Dobry wieczór. Głównym celem przyjeżdżając na Piasta było nie przegrać dzisiaj. Po tym jak w trzech ostatnich spotkaniach nam nie poszło z dużym bagażem bramek, czyli zagrać solidnie w defensywie. I można by pomyśleć, że to nie przegrać nam się udało. Ale w kontekście meczu, tych sytuacji jakie mieliśmy, myślę, że jest to strata dwóch punktów. I tak moi zawodnicy też do tego podchodzą w szatni. A to jest dobry sygnał. To jest dobry sygnał dla wszystkich tych, którzy nam kibicują, trzymają kciuki, bo to jest sportowa złość i za tydzień wierzę, że to przełoży się na dobry wynik u siebie. Graliśmy solidnie w defensywie. Przeciwnik z gry praktycznie nie stworzył sobie sytuacji. Głównie zagrożenie po stałych fragmentach. Więc myślę, że można optymistycznie patrzeć na przyszłość. A kolejne mecze będą w naszym wykonaniu coraz lepsze. Dziękuję. Musím powiedzieć, że dzisiejśmy wywalczyli jeden punkt. Tak jak to było zle w tych ostatnich meczach, tak dzisiaj zyskali jeden punkt, ale ta naša hra je špatná, zlá. Nehrajem dobře, my to všetci víme, samozřejmě pracujeme v týdnu. Chodí o to, že chlapci na tréninkách pracují, všecko robí, ale bohužel ta naša hra není dobrá. Nehrajeme dobře v první polovině, jsme kazili hodně takových podaních, jedno podání dobré, druhé zlé a ta naša hra nebyla dobrá. V druhé polovině jsme přišli na dva zápasníky, došel Barišič, už to bylo lepěji, pár došetkování tam bylo, mohli jsme střelit, tam dvě situace jsme měli, ale je to málo. A i ta druhá polova už byla lepší, ale z naší strany je to pořád málo. Musíme pracovat, víme, že momentálně jsme na tom zle, ale máme naději, že bude lepěji. To bylo z taktiky, chtěli jsme přejít na dva zápasníky a zahrát v druhé polovině tak trochu ofenzivnější. U konce už jsme hráli na třech, hrál tam, došel Pavel Moskvy, hrál tam Barišič, hrál tam Jankovský. Chtěli jsme vyhrát, ale bohužel no, teď děkujeme za ten jeden punkt.